Cześć, witam na GarageMakeZone. W poprzednim odcinku pokazałem Wam moją wiertarkę Bosch PBD40. Przy okazji wyszedł też mankament, czyli no nie do końca udany manipulator do obsługi wysokości w tej wiertarce statywowej. Idąc za ciosem, postanowiłem tą wiertarkę od razu zmodyfikować i dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Zapraszam. Odruchem absolutnie naturalnym, przynajmniej w moim przypadku, od czasu, kiedy posiadam drukarkę 3D, jest poszukiwanie wszelkich możliwych modyfikacji, które chcę wykonać na popularnym portalu Thingiverse. I tak samo było w tym przypadku. Pierwsze, gdzie zajrzałem, to był Thingiverse. Wpisałem w wyszukiwarkę nazwę mojej wiertarki, czyli Bosch PBD40. I okazało się, że jeden z niemieckich kolegów umieścił tam modyfikację dla tej właśnie wiertarki. Dokładnie taką, jaka mnie interesowała. Więc nie myśląc długo, po prostu uruchomiłem drukarkę i wydrukowałem sobie potrzebne części. Tych części jest dokładnie 4, 3 takie gałki oraz piasta, która trzyma całość manipulatora na osi wiertarki. Wydruki wykonałem na mojej zmodyfikowanej drukarce Anet AM8, która służy mi dzielnie już od ponad 2 lat, bo to jest modyfikacja mojej pierwszej drukarki Anet, która w ogóle do nas trafiła. Wyszły bardzo ładnie. Kulki wydrukowałem z czerwonego PETG, natomiast mocowanie piasty zostało wydrukowane z PLA. Nie miałem po prostu czarnego PETu i dlatego zastosowałem inny materiał. Natomiast na pewno w tym przypadku trzeba zmienić ustawienia z takich standardowych, których używamy na przykład dla figurek, czyli wypełnienie gdzieś tam 20% po przekątnej i ustawić w przypadku piasty 50% i wypełnienie wzorem plastra miodu. Oraz w przypadku tych kulek zostawiamy wypełnienie wzorem plastra miodu, natomiast jego gęstość ustawiamy na około 25%.
Jak widzieliście, wykonanie tej modyfikacji nie stwarza jakichś wielkich problemów. Cała operacja zajęła mi około 15 minut, łącznie z zasychaniem kleju, który naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. No pomijając oczywiście czas potrzebny na wydrukowanie tych elementów. Koledze z Niemiec dziękuję bardzo za udostępnienie tego projektu, bo zaoszczędziło mi to dużo czasu związanego z projektowaniem elementów, które już w tym przypadku były gotowe. Zapraszam Was również do naszej grupy na Facebooku Lubię Majsterkować. Tam rozwiązujemy wspólnie problemy, wymieniamy się doświadczeniami. Pamiętajcie proszę o subach, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. No i co najważniejsze, trzeba nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać informacje o naszych najnowszych filmach. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.